czytanie, tak, oczywiście pierwsze czytanie. Dlaczego pan kandyduje? Szanowni Państwo, ja kandyduję dlatego, że mamy porozpoczętych wiele spraw. Wiele zajęło, żeby wpisać te 53 miliony złotych do kontraktu wojewódzkiego. Pan Turowski nie pamięta pewnie, ale ta koncepcja została odrzucona, więc nie było żadnej gotowej przez Radę, została odrzucona, więc mówił pan nieprawdę. Zostało, więc nic nie było gotowego, ani koncepcji nie było gotowej, ani nie było projektu budowlanego. Zresztą to nie są inwestycje miejskie, szanowni państwo, ja nie pozyskuję tych pieniędzy. To są inwestycje RZGW Wrocław, to są inwestycje Lubuskiego Zarządu Melioracji. To nie miasto jest właścicielem rzeki Lubrzy, to nie miasto jest właścicielem rzeki Nysy Łużyckiej. My tylko wybieramy nacisk. To samo powiedziałem panu premierowi na spotkaniu w Gorzowie. On powiedział, czasem łatwiej przeprowadzić pewną ustawę przez Sejm, niż wywrzeć nacisk na odpowiednie instytucje. Chcemy wybudować jeszcze halę sportową, chcemy wybudować żłobek, chcemy dalej współpracować z organizacjami pozarządowymi. Dlatego kandyduję, mam jeszcze mnóstwo pomysłów i chciałbym te pomysły zrealizować. Karteczki są takie same różne, tylko inaczej złożone, ale są duże litery teraz, widać. Bardzo proszę. Jaka jest pana wizja przeszłego oświaty w Gubinie? Iż po części powiedziałem, że metro oświata dzieli się na trzy etapy. Szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Taką oświatę mamy w Gubinie. No i jeszcze przedszkola, tak. Proszę Państwa, brakuje, właśnie może zacznę od tych przedszkoli. Brakuje nam przedszkoli dzieci, które chciałyby skorzystać, rodzice tak naprawdę, które chcieliby skorzystać z przedszkoli i zostawić swoje dzieci tam na czas swojej pracy, jest dużo więcej niż możliwości. Próbowaliśmy w tamtej kadencji, składaliśmy wnioski o to, żeby wybudować przedszkole lub pozyskać budynki, jak na przykład przychodnia przy Gdańsku i przekształcić się, przebudować na przedszkola. Nie udało się, nie chwyciło to wśród wszystkich radnych, wśród burmistrza i nie mamy czegoś takiego, a przedszkoli żłobka nie ma. Ale przejdźmy do oświaty. Proszę Państwa, oświata w Gubinie, szkoły podstawowe i gimnazja, bo to się łączy, oczywiście też jedna szkoła na gimnazjalnej, jakimś liceum. Proszę Państwa, remonty szkół. Moim zdaniem robione od tyłu. Mamy piękne ściany, piękne kafelki, a na dzień dzisiejszy będziemy wymieniać instalację elektryczną, będziemy wymieniać instalację wodno-kanalizacyjną, czyli wszystko postawione do góry nogami. Musimy to zacząć od nowa, czyli zniszczymy wszystko to, co zostało do tej pory zrobione. Nie będę wspominał o ogólniaku, o tej całej sytuacji śmiesznej jak dla mnie szopki, która ciągnie się od wielu, wielu lat. Wstawiamy okna, widzimy do tej, że budynek się rozchodzi i pęka, a wystarczyło prawdopodobnie, wystarczyło wymienić tylko kanalizację i zrobić odpowiednie prace wzmacniające fundamenty. Ale przejdźmy dalej. Szkoły ponadgimnazjalne. Proszę Państwa, bez współpracy ze starostą nie mamy co myśleć, przyszłym starostą, bo wiadomo, że będzie inny, nie mamy co myśleć, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Konstatuję na burmistrza prośba o rzeczy. Mam przerwę, zrobię, za chwilę będzie kolejna seria, zaczyna pan Bartłomiej Barczak. Dzisiaj my, to znaczy wspólnie z kolegami, przeprowadziliśmy taką sondę na ulicach miasta. Pytaliśmy, na kogo mieszkańcy będą głosowali. Oczywiście nie powiemy, bo sami nie liczyliśmy, musieliśmy tutaj przyjechać i przygotować wszystko. Natomiast wyniki tej sondy będziecie Państwo mogli przeczytać w tygodniku Krosno-Kupin 8 i 9, jak wychodzi, czyli 8, to jest sobota. Bardzo proszę tam zajrzeć, te 100 osób będzie już być może jakimś sygnałem, być może nie, to jest taka zwykła sonda uliczna, nie, broń Boże, sondaż profesjonalny. I teraz pytanie rozumie pan Bartłomiej Barczak. Bardzo proszę. Pytanie do Andrzeja Białka. Przeczytać? Mam na to pytanie.
Brał pan udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa. Czemu trzeba było czekać 8 lat na rozpoczęcie prac przy zabezpieczeniu miasta przed powodzią? Chętnie odpowiem. Szanowni Państwo, tak jak mówię, koncepcja przeciwpowodziowa nie została przyjęta za rządów, kiedy wiceburmistrzem był pan Zbigniew Zamburowski, więc tak naprawdę nie było nic. Musieliśmy rozpoczynać wszystko od początku. Dzisiaj są pieniądze od wojewody, od powiatu, nasze miejskie, na aktualizację koncepcji przeciwpowodziowej. Mamy plan na to, żeby z RWT pozyskać projekt budowlany. I co najważniejsze, są 53 miliony złotych wpisane do kontraktu wojewódzkiego na zabezpieczenie przeciwpowodziowe gmina. Gdyby cokolwiek było wcześniej zrobione, gdyby był jakiś gotowy projekt w szufladzie, to można byłoby pozyskać na to pieniądze unijne. Ale proszę Państwa, to nie jest zadanie miasta. My musimy wybierać naciski i wpływy. Ja powiem tak, że w jednej z rozmów z jednym z polityków, który był odpowiedzialny za między innymi tego rodzaju rzeczy, powiedziałem tak, mówił tak, jeżeli ta sprawa nie zostanie załatwiona, ja ci przyprowadzę 2000 mieszkańców gminy pod urząd marszałkowski i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Od tamtej pory sprawy ruszyły. Dzisiaj trzeba naciskać, ale musimy to robić wspólnie. Przekonany Rostok rozwiązuje pytanie do pana Bartłomieja Warczaka, ale za chwilę się przygotujemy. A drobne literki, to proszę. Jasne, poczekamy chwilkę. Bardzo proszę. Proszę Państwa, co zostało zrobione w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, kiedy wiceburmistrzem był pan Zenon Turowski? No była opracowana, proszę Państwa, odpowiem na to pytanie. Moim zdaniem nieszczęsna koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego, którą jako radni odrzuciliśmy w drugiej kadencji. Dlaczego? Po pierwsze, ta koncepcja miała wpisane w swoim zadania wyburzenie kilku budynków wzdłuż na ulicy Dąbrowskiego, dokładnie wzdłuż rzeki Lubrzy. Druga wersja tej koncepcji przecinała wyspę teatralną na pół. Proszę Państwa, niedopuszczalne. Na dzień dzisiejszy technologie zabezpieczenia przeciwpowodziowego nie zmuszają nas do wyburzania budynku, nie zmuszają nas do tak drastycznych kroków, żeby miasto zostało zabezpieczone. Nie musimy usypywać tak naprawdę nawet wałów przeciwpowodziowych. Pytanie, które pan burmistrz miał 8 lat kierowania komisją budżetową. Dlaczego? Proszę Państwa, z mojej inicjatywy powstawały, powoływane były komisje, speckomisje, jak ja to żartobliwie nazywałem, do spraw zabezpieczenia przeciwpowodziowego. To na moje wnioski, na mojej komisji, moje wnioski zapoznaliśmy się z tą koncepcją, a następnie tę koncepcję żeśmy odrzucili. Także te prace były wykonywane. A panie burmistrzu, składałem taką też interpretację, pan Jan Łoński był wiceministrem MSWiA, żebyśmy wybrali się do Warszawy, a nie do Berlina i tam na pewno załatwimy zabezpieczenie przeciwpowodziowe. O tym mówiłem bardzo często, ale nie byłem, że tak powiem, wysłuchany. Ja to kiedyś powiedziałem, moje interpelacje, niektóre składane na sesjach, tak żartobliwie, trochę z humorem, odpowiedź na nie była, oddzwonimy. Dziękuję. Czy podoba się panu skwer w centrum miasta pomiędzy bankiem, księgarnią, pocztą, zasypaną fontanną, zarośnięty, bez oświetlenia i alejek, wieczorami
zamieniamy w Melinę Pijacką i miejski szalt. Szanowni Państwo, odpowiadam na to pytanie. Jako wiceburmistrz Gubina pracowaliśmy z burmistrzem i z ówczesną radą nad pozyskaniem środków unijnych na dwa projekty, pierwszy etap i drugi. Pierwszy etap to jest ciąg pieszojezdny od granicy do Paszty Ostrowskiej. Zostawiliśmy, odchodząc z urzędu w roku 2006, gotową dokumentację, nadwyżkę w budżecie 900 tysięcy złotych, potwierdzenie przez wicemarszałka Fetkę pismem przyznanych środków finansowych na realizację tego zadania. To zadanie realizował obecny burmistrz. Szanowni Państwo, to był pierwszy etap. Drugim etapem miał być właśnie ten skwer tutaj wymieniony, czyli ja go nazywam naprzeciw księgarni. Tam miał powstać park europejski, Szanowni Państwo. Ten duży cały park miał być jednym wielkim rondem. Ruch częściowo miał być wyłączony, część ruchu kołowego miała być wyłączona między Pasztą Ostrowską a skrzyżówką z obrońców pokoju. I tam miały powstać fontanny, piękne miejsca, alejki, ławki do miłego spędzania czasu. Minęło 8 lat, drugi etap nie został wykonany, a jak dzisiaj to miejsce wygląda, sami Państwo widzicie, mi jest osobiście wstyd. Dlatego w moim programie wyborczym, Szanowni Państwo, jest wybudowanie w tym miejscu parku europejskiego z funduszy unijnych. Ostatnia seria pytań od mieszkańców. Zaczyna pan Andrzej Białek. Bardzo proszę o głosowanie. Pania? Współpracownicy Służby Bezpieczeństwa startują z pańskiej listy do Rady Miejskiej. Zapewniam Państwa, że żaden współpracownik z mojej listy nie kandyduje. Ale to może stwierdzić IPN. Zresztą każdy zna, większość tych osób, które już składały oświadczenia, mają odpowiedzi, wiedzą, że nie współpracowałem, a te osoby, które niejako się dowiedzą w najbliższym czasie, ale zapewniam Państwa, porozmawiałem ze swoimi kandydatami do Rady Miejskiej, do Rady Powiatowej, nikt z nich nie współpracował. Także tutaj nie ma takich obaw, żeby ktoś musiał w trakcie kampanii, w trakcie już działania Rady musiał rezygnować z swojego mandatu lub zostać odwołany z tej materii. Także dziękuję, pytanie chyba nie bardzo. Pytanie bardzo krótkie, co ze szpitalem? Szanowni Państwo, bardzo prezentacji powiedziałem, jak byłem wiceburmistrzem i odchodziłem z urzędu, szpital w Gubinie funkcjonował. Miał zadłużenie jak 99%, Szanowni Państwo, szpitali powiatowych w naszym kraju. Ja pamiętam, jak obecny burmistrz w kampanii mówił i rozdawał materiały, mam taki materiał, dysponuję nim, że zostanie burmistrzem, nie zamknie szpitala w Gubinie. Dzisiaj, Szanowni Państwo, stoimy oto przed takim faktem, że wyprowadzono oddziały szpitalne. Jako mieszkańcowi jest mi bardzo przykro z tego powodu, że do tego dopuszczono. Ja już nie będę mówił, wymieniał nazwy partii, która do tego doprowadziła, bo nie róbmy politycznej dzisiaj wypowiedzi i jadki nad rozporkami. Szanowni Państwo, jestem za tym, aby wróciły do szpitala przynajmniej dwa oddziały, bo w takiej formie szpital, jak do tej pory funkcjonował, będzie ciężko przywrócić. Wysuwający się horyzont powstania kopalni czy kompleksu energetycznego też daje taką możliwość, bo wtedy nie wyobrażam sobie, żeby w Gubinie nie było szpitala na potrzeby takiego kompleksu. Jestem za tym,
radny i radni powiatowi i gubińscy i spoza gubina i starosta chciał współpracować z panem, panie burmistrzu, w tym temacie. To nie jest prawdą, że chodziło o przekazanie budynku, tylko żeby powstała przechodnia. Bo gdyby przechodnia, szanowni państwo, specjalistyczna chciała powstać, to budynków w Gubinie jest wiele, nie tylko te poszpitalne, które stoją puste. Więc troszeczkę zafałszowany obraz pan przedstawił. Jestem za tym, żeby wróciły oddziały do Gubina i zapewniam państwa, że jeżeli będę miał taką możliwość, jeżeli zostanę wybrany burmistrzem i wybierzemy wspaniałych radnych, na pewno będę działał na rzecz powrotu oddziałów do Gubina. Jedna sekunda została do końca. Teraz następne pytanie od mieszkańców. Bardzo proszę, głosuje pan Bartłomiej Barczak. Długie. Do Zenona Turowskiego. Kłamie pan w swojej ulotce, że za obecnej władzy nie powstają nowe zakłady pracy. Jak pan interesuje się miastem i sytuacją mieszkańców, skoro nie wie pan, że średnio powstaje ponad 150 firm rocznie, a gmina Gubin sama dofinansowała 80 firm po 40 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Faktycznie w tych ulotkach odportowanych przez pana Turowskiego były takie opinie, że w Gubinie nie powstają żadne firmy. Sprawdziliśmy to w naszych statystykach. To są często jednoosobowe, dwuosobowe działalności gospodarcze. Takich firm też nie można bojkotować. To też są firmy, które powstają w mieście. W tym roku 150 firm powstało, w tamtym roku 200 firm. Jest największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Jest firma Tekla, pan Iwanicki rozwija swoją działalność, pan Poniakowski rozwija swoją działalność, buduje nową halę. Tych firm jest dużo, dużo więcej. Powstaną następne. Przez sekundę pozwolę kandydatom zebrać siły, bo właśnie za chwilę zaczniemy ostatnią rundę, czyli jedna minuta dla kandydata na podsumowanie debaty i na przekonanie nieprzekonanych, choć mam taką nadzieję, że są obecni tutaj w tej sali ci nieprzekonani, bo reakcje wskazują różnie. Tę rundę ostatnią, mamy jedną minutę, przypomnę, czyli sprawność maksymalna. Kandydat, sprawdzimy tę sprawność. Zaczyna tę rundę pan Zenon Turowski. Bardzo proszę, czas jak pan dostanie mikrofon. Przepraszam za te warunki, nie wiedzieliśmy, że to będzie jeden mikrofon. Szanowni państwo, dziękuję, że miałem możliwość podyskutowania z państwem w ten sposób. Zachęcam państwa do wzięcia udziału w tych wyborach, żebyśmy jako mieszkańcy Gubina dokonali rekordowej frekwencji w wyborach samorządowych, bo wybieramy najbliższe nam władze, które przez najbliższe 4 lata będą nas reprezentować. Jeżeli będę burmistrzem tańszym, obniżę sobie pensję o 20%. Wszyscy moi kandydaci na radnych obniżają, szanowni państwo, swoje diety o 20% i ja nie obiecuję państwu, jak robią niektórzy przed wyborami, że powstanie Volkswagen, podpisują listy intencyjne, Volkswagena nie ma. Dzisiaj robimy promocję gospodarczą po 8 latach rządów tego właśnie burmistrza. Taka promocja, panie burmistrzu, szanowni państwo, powinna być dużo wcześniej. Co z tego, że powstaje strefa gospodarcza, która, tak jak dzisiaj ktoś już tutaj powiedział, zarasta trawą. Zmienimy to. Czas na zmiany, czas na lepsze. I teraz głos do pana Czarka, bardzo proszę, pan Buda. Szanowni państwo, ja coś słyszałem o jakiejś nadwyżce za końca kadencji pana Turowskiego. Mam tu statystyki. Zadłużenie wtedy wynosiło 9 393 tysiące złotych. To jest końcówka roku 2006. Szanowni państwo, ktoś tam znowu kogoś tam popiera. To nie partie polityczne wybierają burmistrza w Gubinie, tylko mieszkańcy. Ten głos jest dla mnie najważniejszy. Pan Turowski, zapomniał dodać, że jeszcze go popierają byli działacze samoobrony, oprócz tego tych partii, które wymienił. Ja mam najlepszą zastępczynię, jaka istnieje. Mam najlepszych kandydatów i radnych w tym mieście, i kandydatów na radnych powiatowych. Z tymi ludźmi chcę dalej zmieniać to miasto. Nie czas na zmiany, nie czas na eksperymenty, czas na kontynuację.
bardzo proszę. To mogę zakończyć. Tak, bardzo proszę, pan Andrzej Białek. Nie wiem, czy łatwiej. Dziękuję Państwu za przybycie dzisiaj tutaj na to spotkanie, za to, że mogliśmy się tutaj dzisiaj zaprezentować, powiedzieć parę słów. Proszę Państwa, zachowam się trochę może nieskromnie w tym momencie. Chciałbym powiedzieć, że jestem kandydatem, który nie ma żadnych zobowiązań, który nie jest związany jakąś dyscypliną partyjną. Ja mogę rozmawiać z każdym. Każdy, kto będzie chciał wnieść coś dla tego miasta, wpływać na rozwój tego miasta i gospodarczy, kulturalny w każdej dziedzinie, jestem otwarty. Do tej pory rozmawiałem i ze starostą, który był z SLD, i z wójtem, który ma swoje jakieś inne przekonania. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żebym tutaj rozmawiał. Proszę Państwa, tak naprawdę najważniejszy jest człowiek. I to dla człowieka mamy pracować, i to dla mieszkańców Kubina mamy zrobić tak, żeby byli zadowoleni. Proszę Państwa, krótki czas. Dziękuję Państwu i zapraszam wszystkich Państwa do wyboru i do tego, żeby Państwo zagłosowali, bo od tego zależy demokracja w Kubinie. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję Państwu za przybycie, mieszkańcom. Przede wszystkim dziękuję kandydatom, że chcieli przyjąć nasze zaproszenie. I cóż, wierzcie Państwo jak najlepiej, żeby było jak najlepiej dla Kubina. Dziękuję pięknie.